Cześć, cześć. Witajcie moi kochani bardzo serdecznie na kawie z wróżką. 3 minuty do kawy, ale mam nadzieję, że te osoby, które czekają na 10, zaraz się będą pojawiać, także damy sobie sekundkę. Kawa z wróżką, czyli energetyka dnia i energetyka tygodnia i ogłoszenia tygodnia. Będziemy sobie sprawdzać, jak ten tydzień będzie nam przebiegał. Ja tu sobie naszykuję karty, dając Wam chwilę na zgromadzenie się. Karciochy przetasujemy. Niech moc kawy będzie z Wami. Dokładnie tak. Moc kawy z nami. Niechaj Azalisz będzie na cały tydzień. Klara, Anowi, Beata. Super. Dobra, jedne karty przetasowane. Drugie się tasują. Się dzieje. Iryna i Kusia, Gaja, Pentagram, znam tego użytkownika, Megan. Dobrze. Słuchajcie, karty przetasowane i zaczniemy od energetyki tygodnia. Przygotowujcie się osoby, które mają urodziny od dzisiaj do niedzieli w tym tygodniu, dlatego że będą dla Was przesłania. Przygotujcie świece, dlatego że będziemy energetyzować nasze tygodnie, nasz tydzień. Także dziać się będzie. Poszeptane mówi, że piękny wzór okuszy. No, tak wyszło. Otworzyłam oko, sięgnęłam do szafy i wylazłam. Także super. Dobrze, słuchajcie, zaczynamy od dzisiaj. Mamy poniedziałek. Dzisiaj jest który? Szósty. Szósty, księżyc w znaku panny, czyli jak to księżycowe energie możemy z kobiecością tutaj zadziałać. Księżycowe energie poniedziałkowe temu sprzyjają. Znak panny sprzyja wszelkiego rodzaju układaniu pewnych rzeczy, więc w ogóle jesteśmy w bardzo ważnym czasie, bo jutro jest nów, który nam rozgranicza lata osobiste, więc naprawdę ważna sprawa energetyczna. Dużo się może zadziać, przechodzimy z jednych energii w drugie. Oczywiście nie jest to jak zacięciem siekiery, ale jednak już te nowe energie będą dawały o sobie znać. Jeżeli nie wiecie, jaką jesteście cyfrą, w jakim jesteście roku i co Was czeka, to na kanale jest film odnośnie nowego roku numerologicznego dla poszczególnych cyfr numerologicznych. Warto się z tym zapoznać. Na początku pokazuję, jak sobie policzyć i wyliczyć dla nowych użytkowników, natomiast cała reszta może sobie posłuchać, jak ich wibracja będzie się czuła w danym roku numerologicznym. Warto. Peter Sunia. Widzę. Dobrze, słuchajcie, dzisiaj w poniedziałek będzie nam towarzyszyła czwórka pucharów. To jest karta, zresztą jak widać, lekkiego rozleniwienia. Bardzo często w tych klasycznych taliach to ja się śmieję, że ta karta wygląda, jakby ktoś leżał na katafalku i trochę to tak jest. Możemy, mimo że jest poniedziałek, dokańczać pewne sprawy, zakańczać pewne rzeczy, ale jednocześnie jakieś werwy i siły do działań to my tak dużo mieć nie będziemy, bo jednak czwórka prowokuje to, że czwórki w ogóle są uziemione, są solidne, ale są nie tyle rozleniwione, co być może bardziej odpoczywające, więc tutaj to lenistwo po prostu może przeważać. Nie będzie to raczej dzień wyrwę z posad bryłę świata, ale z drugiej strony możemy również dostać jakiś dar od Wszechświata, podarunek od Wszechświata. Może się okazać, że coś spłynie do nas, na co oczekiwaliśmy. I wtedy nie róbmy czegoś takiego, że będziemy sobie marudzić, że to nie to, chciałam zielone, a jest w zasadzie szmaragdowe, bo możemy też sporo stracić, więc warto dzisiaj dary przyjmować, bo może się okazać, że nawet najmniejsza rzecz, nawet fizycznie, potem się bardzo mocno przyda, albo jakaś oferta pomocy, to może tak być. No i mamy tutaj niedolę, czyli mamy uwolnienie, transformację i zrozumienie lekcji. Pora, by zrozumieć lekcje płynące z doświadczeń przeszłości.
Myślę, że przy tej czwórce to skupienie na takim swoim wnętrzu, skupienie na tym, co się tam rozmieliło u nas w środku, no to będzie właśnie to tak wyglądało. Energie są poprawne, pozytywne. W zasadzie przy tej pannie to też jest taka logiczność, takie skupienie na pewnych czynnościach, więc myślę, że nie będzie najgorzej. No i jutro wtorkowy nów. Bardzo ważna przemiana. Zobaczymy, jaką kartą będzie tutaj transformowana. Karta przeznaczenia z tej talii bezznaczeniowa. Tak myślałam, że może coś takiego wyjść na zasadzie klękajcie narody. To nic nie oznacza. To oznacza wow. Po prostu. Czyli dociągamy kartę i mamy kartę kochanków. Pójście w nowe. Pójście w nowe. W nowiu. Wrześniowym. Bardzo ważnym. Stare rzeczy, które się nie sprawdzały, zostaną od nas oddalone, my je oddalimy. Natomiast nowe rzeczy, które do nas przychodzą, mogą być naszym wyborem i ten wybór będzie słuszny. I ten wybór będzie pozytywny. I ten wybór będzie dla nas dobry. To jest również wszelkiego rodzaju umowy, uświęcenia pewnych rzeczy. To już na takim drugim poziomie. Karta kochanków pokazuje, że możemy iść w nowe, z nowym rokiem, nowym krokiem. Są trzy ważne graniczne daty w życiu czarownicy. Nów wrześniowy, kiedy zmieniają się lata osobiste. Styczeń jako pierwszy, jako egregor nowego roku. Oraz święto Samhain, które jest nowym rokiem czarownic, a będzie miało miejsce z 31 października na 1 listopada i też jakby zaczyna cały cykl, zaczyna koło roku. Jakie przesłanie? Miot łóżka, oczyszczenie. Nów, przypominam, wtorkowy. Docenienie chwili, śmiała decyzja, karta kochanków. Czasem trzeba się odważyć, żeby zyskać. Kto nie ryzykuje, nie pije szampana. Nie bój się porządnie posprzątać w swoim życiu. Myślę, że lepsza karta, jeżeli chodzi o przesłanie na nowy rok numerologiczny, na ten przełom, na ten nów wtorkowy, to nie mogła wyjść. Lubimy takie energie. W środę księżyc przechodzi nam do znaku wagi, towarzyszy nam również w znaku wagi w czwartek. I tutaj możemy równoważyć pewne rzeczy. Tak jak środa jest jeszcze dniem okołonowiowym, natomiast ten nów środowy jest nowym środowym. Ale już możemy zaczynać równoważyć wszelkiego rodzaju energie, aspekty siebie w środę. Szczególnie, że dzień merkuryczny, pomysły, jakieś rewelacje mogą nam przychodzić do głowy. Już otwieramy się na te nowe energie. Cześć Ezoja. Witaj, witaj. I co my mamy? Królowa Mieczy. Jeszcze czas na odcinanie. Czas również na rządy rozumu. Czas również na wszelkiego rodzaju analizy dotyczące tego, co było. Nie oznacza to, że trzeba siedzieć, bić się w piersi i rozkminiać, co było złe, tylko wyciągać wnioski. My wnioski będziemy wyciągać w październikowym rytuale, kiedy będziemy przyciągać dobre rzeczy. Tam też parę wniosków wyciągniemy, czego oczekujemy. No, nazwanie rzeczy po imieniu powoduje, że wszechświat będzie nam te rzeczy spełniał. Natomiast środa również jest takim dniem myślenia, ale również spraw urzędowych i formalnych. Kupawka, uwolnienie, oczyszczenie, pożegnanie, dzień okołonowiowy. Zaufaj temu, co nadchodzi, karta kochanków. Wraz z oddaniem swoich trudności. Nigdy tak nie jest, że jeżeli nie zrobimy miejsca na nowe, to nowe przyjdzie. Bo jeżeli nawet chcemy nowych rzeczy w naszym życiu, a zaczniemy nawarstwiać, to powstanie piramida i powstanie wieża Babel, która w pewnym momencie może się złamać. Tylko wtedy, kiedy zrobimy miejsce na nowe sprawy, czyli pozbędziemy się starych, upierdliwych, gniecących butów, mogą do naszego życia wejść piękne, nowe energie, piękne, nowe rzeczy. Czwartek. Księżyc w znaku wagi, a my mamy króla buław. No to już po oczyszczanku, słuchajcie, idziemy w czwartkową energię z energią, z możliwościami, z działaniem, z przyjaciółmi, z tym wszystkim, co jest dla nas dobre, korzystne, jest energiczne, jest ogniem, jest pracą, jest działaniem, jest stawaniem na wysokości zadania. Także tutaj dzieje się dużo i dzieje się pozytywnie. A oprócz tego sprzyjający ludzie, wesołość, dzień jowiszowy, powiększamy pewne rzeczy. Mamy ten dzień w wadze, więc możemy naszą równowagę powiększać, brak zachwiań. Tu już zaczyna nam iść do pełni,
jeżeli chodzi o energię, więc dopełniamy i napełniamy to, czego mogło nam brakować. O tym należy pamiętać, ale bardzo takie dziarskie energie. No i karta, dzień i noc. Dualizm, cykliczność, przemijanie. Odetchnij z ulgą, bowiem wszystko w tym świecie przemija. Jak mówił Anselm Bohaterowicz nad Niemnem, wszystko na tym świecie ulotne i przemijające. I dokładnie to jest taka energia, która mówi, że i szczęście ogromne przeminąć potrafi, ale i smutki nie trwają wiecznie. I to jest fajne, dlatego że na szczęście to my pracujemy sami, swoją pozycją, swoją postawą, swoimi hormonami. Słuchajcie, to też bardzo ważna sprawa, bo hormony zawiadują naszymi emocjami bardzo często. Więc fajnie, jak są w równowadze swoją energią, swoim wglądem wewnątrz siebie. Na szczęście się pracuje i szczęście to nie jest coś, co można złapać i schować do kieszeni. To jest bardzo ulotna chwila tego poczucia. Tak Piotruś Pan, swoją szczęśliwą chwilę po to, żeby wzlecieć. Piękna metafora. Natomiast mamy pewność, że nieszczęścia i smutki przemijają, bo nic nie trwa wiecznie. Po prostu. Pantarej, wszystko płynie, wszystko jest zmienne i przemijające. Piątek. Piątek mamy w znaku Skorpiona i sobotę również, co oznacza, że sobota będzie fajnym dniem na oczyszczanie, bo Skorpion dodaje energii oczyszczaniu po prostu. W piątek możemy oczyszczać miłosne sprawy, a mamy kartę gwiazdy. No tutaj, jeżeli mamy w tym tygodniu do załatwienia ważne rzeczy, trudne rzeczy, to piątek jest najlepszym dniem na rozpoczęcie tego załatwiania. Ja nie mówię, że od razu się skończy, chociaż przy karcie gwiazdy to kto wie, kto wie. Natomiast szczęście będzie sprzyjać, będziemy dobrze prowadzeni. Jeżeli zmylimy drogę, nie denerwujmy się, bo właśnie na tej właściwej drodze, którą my mamy w głowie, jaką właściwą, może okazać się, że był wielki wypadek i czegoś uniknęliśmy. Dajmy się prowadzić Wszechświatu, bo Wszechświatu wiom. Wszechświatu wiom, którą drogą nas prowadzić. O szczęście niepojęte, karta gwiazdy. Baba Jaga, przemiana, inicjacja, mądrość przodków. Przodkowie Cię wspierają w procesie Twojej transformacji. Wenus jest dniem miłosnym, Wenus jest dniem emocjonalnym. Możemy również miłością obdarzyć naszych przodków i wyciągać to z energii rodu, co jest dla nas pozytywne. Ja nie rozumiem, czemu nasza ezoteryka najczęściej, w ogóle inaczej jest na przykład w krajach anglosaskich, anglojęzycznych. Tam ezoteryka kręci się wokół tego. Możesz, działasz, fajnie. My się uezoteryczniliśmy, ale robimy wszędzie problemy. Musimy grzebać w matrycach, musimy grzebać w karmie, musimy grzebać w sobie i nic tylko te łopaty w rękę i na boisko. A tak naprawdę przecież z rodu płyną nie tylko złe rzeczy. I możemy super rzeczy wyciągać z rodu. Ktoś był świetnym jeźdźcem, ktoś był malarzem, ktoś świetnie się wyżenił, ktoś miał wielki majątek, tak potem go straciły jego wnuki, ale on potrafił. Czemu my z rodu nie wyciągamy dobrych rzeczy? Czemu z karmy nie wyciągamy dobrych rzeczy, talentów, umiejętności? Ezoteryka każe nam ciągle zginać głowę i jak Kościół katolicki walić się w piersi i mówić moja wina. A ja powtarzam wam, nie wasza wina. Wyciągajcie z Matrixa, z karmy i z rodu to wszystko, co jest najlepsze. Wtedy tak się obudujecie i tak wzrośniecie, że będziecie szczęśliwymi ludźmi. Tak trzeba działać. Szklanka do połowy pełna, nie do połowy pusta. Sobota, trójka monet. Remonty, udoskonalania przestrzeni, sprzątania, ręczna robota na rzecz przestrzeni. A oprócz tego bardzo twórcza energia do działania. Także bardzo fajnie. Ezo, ja mówię hrabino, bo Polska ma tak głowach napakowane. No ma. Naprawdę, nie bij ta się w piersi, nie bierz ta tej łopaty i nie rób ta rozpierduchu. Ja wiem, że trzeba przeanalizować, ale żeby wyciągnąć wnioski, a nie się dołować. Albo, o jak mnie złe energie otaczają, jakie w ogóle dramy. Dramy są, ale są piękne rzeczy. Są piękne rzeczy w nas, są piękne rzeczy w otoczeniu, są piękne rzeczy w rodzie, są piękne rzeczy w karmie. I tym należy się karmić, bo jesteśmy tym, co jemy. Dobra, sobotnia lala, własna lalka. Zaufanie, miłość do siebie, odwaga. Jesteś gotowa, by stać się twórczynią swojego życia. Proszę bardzo, ślicznie, pięknie, ładnie działa. No i niedziela w znaku strzelca, niedziela, księżyc przybywający, dzień słońca, energia lwa, kolor złoty, słoneczność, runa Sowillo.
Czy tyle czynników wystarczy do tego, żeby przyciągać swoje bogactwo? Myślę, że tak. Także niedziela na przyciągnięcie bogactwa. Jeszcze ta celność strzelca, po prostu jak runa Tivas. Napnie cięciwe i dopadnie celu. I mamy króla pucharów, który wnosi emocjonalność, dobre związki, fajne spotkania, miłe przebywanie, łagodność, emocje, wszystko w dojrzałości i pozytywie. Także tak. A propos bransoletki dwie, zawsze na wyjeździe staram się kupować, na wyjeździe nad morze, gdzie jest bursztyn, staram się kupować bransoletę, a że uwielbiam te sztywne, to tak to właśnie wygląda. To są, wiecie, zbiory, to są zbiory. To nie jest, że pojechała, wydała całą wypłatę. Zbiory są to. Ale można nosić naraz wyględne. Dobra. Bieregini, czyli strażniczka. Ochrona energetyczna, moc intencji, wsparcie. Dostrzeż moc, którą masz jako strażniczka domowego ogniska. Czyli palimy świece na to, by nasza kobieca strona energii była kreatywna. Słońce, niedziela, męskość, czynność, działanie. I na bogactwo wszelakie. Po prostu na bogactwo wszelakie. Dobrze, kochani, tak wyglądają energie. Ja przypominam najważniejszą rzecz w tym tygodniu. Nów we wtorek, zapisy do wtorku do 18:00. 22 zł koszt takiego rytuału. Tanio tak, ponieważ iż jest to rytuał ogólny, więc ja robię jeden, a wy zbiorczo normalnie tutaj zasilacie Hogwardy i bransoletki. Tak to wygląda. Taka praca. Myślę, że jednostkowo koszt jest bardzo niewielki, natomiast ten nowiowy rytuał, który będziemy czynić, czekajcie, bo wiecie, że ja mam mnóstwo ksiąg cieni. No, będę musiała zniknąć. Znikam. A, dobra, mamy to, znalazłam. Mnóstwo ksiąg cieni mam i posiadam podręcznych, bo ciągle coś z kimś robię. A to z wiśniami coś robię, a to na kanale coś robię, a to po prostu. I słuchajcie, nowy wrześniowy jest rozpisany w ten sposób. To jest tylko zaklęcie główne. Mamy tutaj to zaklęcie, które robimy przy rytuale wrześniowym, czyli moje ręce są oczyszczone, by mogły tworzyć piękne rzeczy. Moje stopy są oczyszczone, by mnie nosiły tam, gdzie tego potrzebuję. Piękne zaklęcie. Oprócz tego, tiruliru, całe tutaj rozpisane, świeżynka powiedziałabym, z tego względu, iż przeglądając moją księgę cieni, zobaczyłam, że mi się nów wrześniowy powtórzył z czymś i mówię, nie może tak być. Nów wrześniowy musi być perfekt. Także warto się zapisywać i super. Dobrze, ja zaraz przejdę do ogłoszeń, natomiast kto ma te urodziny? Czy mamy kogoś urodzinowego? Ja to mam, ale no. Matka dla syna może? A ile syn ma lat? 18 mam. Damy to przesłanie, najwyżej zabije matkę. Syn Anny, 7 września 99. Zawsze pytajcie o pozwolenie i no piszcie, też... czy jest pozwolenie po prostu, bo może wy tak pytaliście, a... No, o, dobra. Super. Okej. Okay. Malgola biedna, załamana, z wiśniami to nieustannie coś robimy. No dziewczynki, ja wam mówiłam, od września codziennie jestem u was w domu. Dobra. W głowie powinien ułożyć sobie taką emocję, żeby jeszcze nie posiadając, to jest nastolatek, umówmy się, niby dorosły, ale on powinien już być w trybie zwycięzcy. Nie na zasadzie nie umiem, nie mogę, nie potrafię, nie podejdę do matury, bo nie zdam, nie pójdę na te studia, bo za dużo czynników. Nie, wszystko do zrobienia, tylko głowa musi być w zwycięstwie. Powinien wyjść z dziewiątki mieczy w sercu. No taki niby może i tu wesoły człowiek, a tu gdzieś po prostu podaj mi tę czaszkę, będę się nad sobą zastanawiał. Nad sobą zastanowienia są dobre, ale nie w dziewiątce mieczy, która jest smutna i niezbyt potrzebna. I nowe wybory, nowe ścieżki. Jemu się może poprzekładać w tym roku. Chciał być strażakiem, teraz będzie chciał być informatykiem. Jak mu się już poprzekłada te nowe wybory, też nowe wybory miłosne, to będzie dla niego dobra ścieżka, bo on dojrzewa, więc to nie jest, że zmieniam, bo nie wiem, czego chcę, tylko mogę nie wiedzieć, czego chcę, bo jestem młody i mam prawo mi się zmienić. Niech sobie da prawo do zmian. Kto tam następny? Klara, pełnoletnia. Pełnoletnia. Klara pełnoletnia. Nie może być. Chociaż wszystkie wiśnie są pełnoletnie, ale wiecznie przy 18. Jak to porządne czarownice. Dokładnie tak, także przysłaniam.
przesłania. Dobra. Głowa w tym roku. Królowa mieczy. Dziel i rządź. Keszenkery. Przepraszam, ale to tak zawsze mam to skojarzenie, jak mówię dziel i rządź. Chodzi o to, żeby zapanowały w głowie rządy rozumu, bo to, co się dzieje na poziomie emocji, my radzimy sobie z tym, ale nie musimy tego tak kontrolować w sensie dramy, natomiast głowa, idź za sercem, ale wszędzie zabieraj rozum. To chciałam powiedzieć. Serducho. Serducho w koło fortuny. Będzie się tam działo, będzie się tam mieszało, ale masz mieć świadomość, że nawet jak przewalają się wszelkiego rodzaju emocje, to te emocje będą zawsze wychodziły im plus. Zawsze dadzą fajne wydarzenie, więc daj się przemielić emocją. Mówię, idź za sercem, ale zabieraj ze sobą rozum. A w działaniu ósemka mieczy. Nie daj się zmanipulować cudzym poglądom na swój własny temat. To ty wiesz, w czym jesteś dobra i to ty wiesz, że jak będziesz malować listki, to je sprzedasz i zarobisz na nowe Audi. Nie daj się zmanipulować cudzym poglądom. Kto tam jeszcze ma urodziny? Irynki mąż, Dariusz, 9. Dobra. Iryny mąż. Za zgodą. No tak, bo to... Nie, bo to już znaczy, troszkę ważne. Dobra. Iryny mąż. Głowa w karcie dodatkowej. Ciągniemy dalej. Czwórka monet. Powinien być cesarzem swojego życia. Czwórka monet jest takim małym cesarzem, małych arkan. Obudować swoją twierdzę, postawić mury, postawić zasieki, nikogo nie wpuścić do swojej rodziny, swojego domu, bo on tu rządzi, i to nie mamy rządów kretyńskiego Nerona, tak? Tylko mamy po prostu stratega, który swój dom i swoją rodzinę w głowie powinien chronić. W sercu, siódemka monet. Jeżeli zasieje, to musi cierpliwie czekać na rezultaty, bo te rezultaty przyjdą, jak nie będziemy non-stop sprawdzać, czy ziarno właśnie wschodzi, bo je wtedy ruszamy i jest to bez sensu, więc cierpliwie czekać na rezultaty zasianych rzeczy. A w działaniu mamy kapłana. No jest jedyny w swoim rodzaju, w tej swojej twierdzy i w tej swojej przestrzeni. I tutaj trochę do żony można go pogłaskać za łóżkiem, niech jest. I tak wiemy, kto rządzi, ale niech będzie. Natomiast jeżeli chodzi o wibracje, to mu bardzo wzrosną, więc to jest i wzrost możliwości. A czy jeżeli przy nogach też coś rośnie, no ale to tak już pomijając. Czy ktoś jeszcze? Dobrze, tyle urodzin. Słuchajcie, to zapalimy swoją świecę. Ja idę w pomarańcze jak zwykle. Dlatego, że świeca tygodniówka ma nas strzec, być naszą tarczą ochronną i obronną, bo w ten płomień przyzywamy elementale czterech żywiołów, które będą z nami przez cały tydzień. To jest żywotność tego naszego magicznego zaklęcia. Przyzywamy wodę, ogień, powietrze i ziemię, by chroniły nas, broniły, otaczały opieką i by prostowały nasze ścieżki, tak by wszystkie nasze plany, które są dla naszego dobra, a bez szkody dla nikogo, mogły się w piękności, jasności i świetle realizować. Chciałoby się zakrzyknąć amen, ale to nie ta estetyka. Chociaż amen, tak się dzieje, a więc tak jest. Dokładnie tak. Dobrze, słuchajcie, idę w kierunku ogłoszeń. I tak jak mówiłam, najważniejszym ogłoszeniem jest NUW we wtorek, koszt 22 zeta i razem czynimy piękny rytuał nowiowy. Zapisujecie się na rytual ezotarotmałpa@gmail.com. Imię, rok urodzenia jest mi potrzebny. Opłata jest, znaczy pod każdym filmem na YouTube jest konto pentagramu, czyli firmowe i na to konto wnosicie opłatę. Czyli wiecie, no, wszystko w prawidle wszelakim w Nowiu się odbywa. Jeżeli ktoś zapomni się zapisać, chociaż trąbię i przypominam non stop, ja mam wrażenie, że wyskakuję Wam z lodówki, ale tak to ma działać, to jeżeli bierzecie udział, to sobie możecie te 22 zł wpłacić po Nowiu. Chodzi o to, że nawet jak tam nagle obudzicie się, NUW działać, to jest ważne,
Prawdziwa wiedźma to czyniąca wiedźma. Kasa będzie się zgadzała, nawet jak tydzień później ja przeżyję, wy nie zbiedniejecie. Także to jest ważne. I drugie ważne ogłoszenie. Do końca września trwa zbiórka dla Sylwestra. Mamy 3,5 tysiąca na zbiórce. Zbiórka jest ustawiona do 5 tysięcy, bo sobie tak pomyślałam, kurde, tyle jednorożców, każdy płaci po piątkę, damy radę. Sylwester jest moim soul brother, którego znam lat zaraz blisko pewno 20, mordę jeżdżę, jak ten czas leci, chciałam powiedzieć. ZUS go uzdrowił, nagle bez dochodów, czyli mamy dramę dochodową i wspieramy. Wspieramy, żeby były na jakieś miesiące do odwołania, po prostu. Albo do zorganizowania się pod tytułem, nie wiem, jakiegoś zorganizowania się, bo żyć z czegoś trzeba. Także tutaj to jest przypomnienie. Dorota Wam dała link do zrzutki. Natomiast jest też w ogłoszeniach, znaczy jest też na Szkole Magii Tarota Wróżki Anny, także możecie zajrzeć. Żeby nie było, to nie jest jakaś obca osoba, to nie jest nie wiadomo skąd, to nie, wiecie, zgłaszają się do mnie ludzie pod tytułem proszę Pani, tutaj zbieram na coś tam, proszę zorganizować. Ja tego nie robię, to jest znajoma osoba, więc wspieramy. Zresztą Sylwestra znacie, kto widział taniec na Vlogmasie, to wie Sylwester. Sylwester. Dobrze. Kolejnym, trzecim bardzo ważnym aspektem ogłoszeniowym jest rytuał wrześniowy, który już 3 dni trwał, 1, 2, 3, czyli w dni robocze. Dzisiaj mamy 4 dzień. Jeżeli nawet macie kłopot z odrobieniem tych 3, zróbcie z nami 4, odróbcie 3. Ja wiem, że fajnie po kolei, fajnie razem, ale fajnie się przyłączyć. Także 21 na kanale, jak światło i internety będą działać, to czynimy. To jest bardzo ważne, ponieważ oczyszczamy się we wrześniu na nowy nadchodzący rok numerologiczny. Także w ten sposób. Potrzebna jest jedna główna świeca, którą zapalamy przed, a gasimy po, natomiast pojedyncze małe świeczki na każdą odciętą rzecz, żeby to się odcinało. Prostszej formy nie mogłam wymyśleć. Mam nadzieję, że będziemy w licznym gronie. Jak coś, to nadrabiajcie. Jak możecie być z nami, to super. Jak nie możecie, zróbcie później. Zostawiam tutaj energetyczną dowolność. Ważne, żeby przerobić od 1 do 12 dnia. Tak, jest zarejestrowane, można odtworzyć, nie ma problemu. I specjalnie jeszcze osobno robię filmy, co wymaga 1000 przełączeń na streamie po prostu, zmiany tytułów, coś tam, tylko klikam i klikam i klikam, ale chodzi o to, żeby każdy już miał tą esencję w esencji, a nie szukał na przykład po wieczorze z wróżką, nie? No, także tutaj dla Was takie ułatwienie. No i teraz słuchajcie, jeszcze te rytuały mabonowe, które będziemy czynić dla pudełkowych dnia 21, to mi wyszło, że to jest wtorek, Azalisz chyba. Tak. Jeszcze sprawdzę, bo to wiecie, że ja potrafię się pomylić. 21 wtorek. Za 2 tygodnie. Ja przypominam, bo wiecie, tu musicie sobie w kajety wpisać i w głowę, żeby nie było. Dla pudełkowych, ci co mają pudełka, jest o godzinie 21. Dla wisienek mabonowy będzie o godzinie 20 we wtorek. Ale to już wisienką powiem. A dla grupy będzie po pudełkowym. 22. Czyli może 21 część. Może nie, bo mabon jest mabonem. W każdym razie ja Wam jeszcze na pewno wyślę ogłoszenie, poustalam tę godzinę. Także pojechali w mabon, będziemy w mabon działać. Czy ta mała świeczka wieczorna ma się dopalić, chyba chciało być. Znaczy mała świeczka wieczorna powinna się dopalić. Jeżeli nie możecie dopalić świeczki, chociaż ja myślę, że mała świeczka zapakowana w duże wiaderko nic nie uczyni, to umówcie się z energiami, że dopalicie, jak przyjdziecie z pracy. Nie wiem, można umówić się z energiami. Także tak. Czy ja mam jeszcze oprócz Samhain jakieś ogłoszenia? Tak, że będzie pudełko za chwilę. No to o tym mówię. Słuchajcie, no i właśnie, jako że rytuał Mabon jest wysprzedany, gotowy, każde pudełko dotarło i jest przygotowany, czyli już mamy zamknięty cykl. Dzisiaj po kawie z wróżką wchodzi nam Samhain do sklepu. Wysyłka będzie po Mabonie. Musiałam go wcześniej wprowadzić, dlatego że od Mabonu 21, to jest, mamy raptem miesiąc na to, żeby paczki dotarły, a za granicą bywa różnie.
Dlatego chciałam wprowadzić wcześniej, żeby każdy wiedział, kto zakupi i w ogóle super. Natomiast będą wysyłki po Mabonie, żeby wiecie, zamknąć jedno, otworzyć drugie. Oprócz zakupu, bo musimy wiedzieć, kto co i jak przygotować, i to będzie ten okres przygotowawczy, wysyłka będzie po Mabonie, kolejnego rytuału pudełkowego, gdzie dostajecie ostatni witrażyk, powietrze, i robi się, jak zamówicie u witrażyka tą gwiazdę, bo my dostałyśmy takie, mamy chody, jak zamówicie, to będziecie mieli taki piękny witraż całościowo wiszący. Od razu mówię, że jak komuś brakuje jednego, dwóch, to będziemy domawiać od stycznia, ale dopiero od stycznia po Vlogmasie. Także każdy sobie, kto brał udział w pudełkowych, nie na zasadzie chce se sama zamówić, tylko kto brał udział w pudełkowych, będzie mógł domówić brakujące. No tam trzy mam, dwóch nie mam, tak? Na tej zasadzie. Także to jest fajne. Dostaniecie, bo robimy na pudełkowym taki artefakt, który jest ochronną tarczą na rok czasu. I dostaniecie patyki, sznurek, brzmi to dziwnie, kadzidło, świece i jeszcze jedną rzecz, o którą się staramy, żeby postarać, oczywiście witraż i oczywiście link do rytuału, który czyniony będzie. I rytuał, ja tutaj Wam pokażę mój bullet journal. Nie sięgaj potem, tu mam jesień, ale to jest nieważne. Samhain jest rozpisany. W trakcie rytuału Samhain, wiecie, ja muszę mieć wszystko wcześniej, żeby było śmiesznie, nie? Tu mamy rytuał Samhain rozpisany. I w trakcie rytuału Samhain będziemy otwierać krąg, wielbić przodków, pozbywać się matryc negatywnych rodowych, będziemy wzywać duchy, będziemy ucztować, będziemy wzywać boginię i Boga, będziemy deklarować pewne rzeczy i będziemy dziękować i zamykać krąg. Także po prostu będziemy, wiecie, tutaj będzie siwy dym, Niemcy na motorach, Samhain, Nowy Rok Czarownic, największe takie święto, takie najbardziej dynie, nietoperze i w ogóle. I zaraz po kawce wchodzi na sklep. Ostatnio był do 16 rytuał? 15 z czymś, także nie żebym pospieszała, ale zwracam na to uwagę. Dziękuję. Piękność bransoletek została dzisiaj wybitnie doceniona, co mnie strasznie cieszy, bo to są. Mają cieszyć moje oko. Ale chciałam jeszcze zauważyć, do kompletu są kolczyki. Z wiśniowym bursztynkiem. Tak jest. Tu są słoneczka, do słoneczka. To jest wszystko, mówię, zbiory z różnych tych, tylko wiecie, szukam. Pierścionek, kolczyki i tak, to wszystko jest bursztyn, słuchajcie. Jeszcze mamy słońce, jeszcze mamy lato, bursztynuję. Dobrze. I chyba wszystko z takich ważnych rzeczy kawowych, mi się wydaje. Ja się żegnam z widzami z YouTube'a, bo nagrywam, zaraz to będę wyrzucać, słuchajcie, także widzowie z YouTube'a, tu mam kamerę. A olejki się robią. A, że olejki to się robią, bo to nie jest tak, że da się je zrobić, dlatego że ich brakuje, tylko trzeba wyczekać na konstelacje różne gwieździste. I niestety jak tak będą, to wygląda. To będą. Dokładnie. Jak będą, to będą, trzeba być czujnym, że tak nie powiem. Nie jest tak, że ja idę i odkręcam kurek. Nie, tam się musi zadziać magia. Dobrze, widzowie z YouTube'a. Asia opalona, no tak.